Idąc dalej, chciałbym, żebyśmy otworzyli przypowieści Salomona 20:11. Będziemy dalej mówili o charakterze, o już bardziej precyzyjnej formule przemiany na obraz Boga. Co to przypowieści? Przypowieści Salomona, 20 rozdział, 11 werset. Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Charakter jest poznawalny po czym? Po uczynkach. Przede wszystkim nie pozwól, aby ktokolwiek, jak w ogóle z kimkolwiek rozmawiasz, żeby cię wkręcił na przykład w to, że on jest inny niż uczynki jego. Inny to w duchu może być, ale na pewno nie w duszy. Ludzka dusza jest taka jak jej uczynki. I koniec. Bo to jest napisane, po uczynkach poznaje się człowieka. Po uczynkach. A więc na początku jest taka bardzo ważna rzecz, że nie dajemy się ściemić innym, no i sobie się nie dajemy ściemić. Tak? Jeżeli jesteśmy chamscy, to mamy chamski charakter. Jeżeli jesteśmy złośliwi, to mamy złośliwy charakter. Jeżeli się wykłócamy, to mamy kłótliwy charakter, bo po uczynkach się poznajemy. I nie ściemniajmy rzeczy. Nasze codzienne zachowania, sposób bycia, usposobienie i przekonania stanowią odzwierciedlenie stopnia przemiany naszej duszy na obraz Bożego charakteru w naszym duchu. Nasze codzienne zachowania, sposób bycia, usposobienia i przekonania. A więc, przyjaciele, uprośćmy sprawę. Nie zastanawiajmy się, jak bardzo już jesteśmy przemienieni na obraz Boga, tylko się po prostu przyglądajmy. Przyglądajmy się. To, co u siebie zobaczysz, to ci wyraźnie pokażę, na ile wykonujesz odpowiednią pracę w komorze swojej. Amen. I na ile poważnie podchodzisz do tego, co ja powiedziałem. Będziesz to widział, nie zastanawiaj się, ile mi brak, czy ile mi nie brak. Jeżeli jesteś anarchamski, to znaczy, że ty musisz iść do komory, rozumiesz, rozważać Bożą miłość, rozmyślać o niej, dziękować, wywyższać Boga, rozumiesz, i nie kombinować. Okej, bo nadal jesteś chamski. Jak procent chamstwa się będzie zmniejszał, to oznacza, że procent miłości będzie się bardziej uwalniał. Bardzo proste sprawy. Uprośćmy sobie życie i nie będziemy musieli sobie inaczej tam kombinować. Musieli zastanawiać się, ile mi jeszcze brak, czy mnie to widać. Widać po tobie. I sam po sobie to możesz oglądać. To jest też takie fajne, bo jesteś szczery wobec siebie, prawdziwy. Z drugiej strony nie dołujesz się, tylko idziesz do komory i dalej rozważasz. Rozmyślasz, dziękujesz, utożsamiasz się z tą cechą, prawda? To, czego uczyłem na poprzedniej sesji. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 9:5, czytamy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 9:5. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych, będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Przyjaciele, w wieczności nasze dusze będą zjednoczone z naszymi duchami. Amen? Pamiętacie, uczyłem o tym. I nasze życie w wieczności będzie umiejscowione na poziomie uświęcenia naszych dusz podczas życia na ziemi. A więc, tak jak zmienisz swój charakter tu na ziemi, tak będziesz miał w niebie. Na tej podstawie zostanie ocenione twoje życie przez Boga. I w wyniku tejże oceny
otrzymasz miejsce w wieczności. Jeszcze raz, 9 rozdział, 5 werset. Będę też żądał krwi waszej. To jest dusz waszych. Rozumiecie? Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Czyli ten werset, to jest proroczy werset obrazujący, tak, to, co będzie za odrodzonymi z Bożego Ducha ludźmi, tak, na sądzie Chrystusowym. Jakże ważną rzeczą jest zmiana charakteru. Bardzo ważną rzeczą jest zmiana twojego charakteru. W duchu jesteś zbawiony, natomiast dusza twoja musi się przemieniać na obraz Boży. Bóg ma duszę, w jego duszy mieści się jego charakter. Rozumiesz? I twoja dusza też ma charakter. I teraz charakter twojej duszy musi się zmieniać na charakter duszy Boga. Dlatego mamy rozważać jego cechy, aby jego cechy odbiły się na naszej duszy. Jego charakter ma się na nas wybić. 1 list do Tesaloniczan 2:8. Mówi tak. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. To za pomocą dusz uwalniamy duchową moc, przyjaciel. Również za pomocą dusz relacjonujemy się z drugim człowiekiem. Stan uświęcenia duszy definiuje jakość i częstotliwość uwalnianej mocy Boga z naszego ducha. Taka jak będzie twoja dusza, rozumiesz? Na tyle, na ile będzie charakter twój przemieniony, na tyle będziesz mógł uwalniać jakościowo Bożą moc i na tyle będziesz mógł realnie relacjonować się z drugim człowiekiem na poziomie miłosnym. Dlatego przemiana twojego charakteru jest bardzo ważna. Jestem związany uwalnianie Bożej mocy, tak? I relacjonowanie się z drugim człowiekiem, czyli realne uwalnianie miłości wobec drugiego człowieka. W duchu masz wszystko, ale jeżeli dusza będzie krzywa, to będziesz miał bardzo ciężko zrobić większe kroki. Jakieś tam elementy Bożej mocy uwolnisz, ale mnóstwo ich nie uwolnisz. I dalej, Księga Izajasza 26:3. Księga Izajasza 26:3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Dokładnie jest tutaj napisane tak. Zobaczcie teraz, jak wygląda oryginalny zapis. Jego charakter stateczny ty, Boże, kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo tobie zaufał. Takie są różnice. Tak brzmi oryginał. Ten zapis, który jest tutaj w Piśmie Świętym, to jest w ogóle nie do końca zrozumiałe przez intelekt człowieka. Ale ten zapis, jego charakter stateczny ty, Boże, kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo tobie zaufał. Gdy zgadzamy się, aby Boży charakter przenikał z naszego ducha do naszej duszy, to Boży Duch zaczyna kształtować nasze dusze na jego obraz. Musisz się zgodzić na Boży charakter. Musisz rozważać Boży charakter. Musisz podjąć decyzję, że chcesz mieć Boży charakter i że jesteś w stanie wszystko poświęcić. I to musi być szczere i prawdziwe.
żeby twój charakter się zmieniał po twojej deklaracji, Bóg będzie używał różnych środków. Będzie doprowadzał cię do w różne miejsca i wprowadzał w różne sytuacje. Chyba, że nie będziesz chciał. Ja chcę wam teraz coś powiedzieć bardzo ważnego. Wiele rzeczy w twoim życiu nie będzie natury demonicznej. Musisz umieć to rozróżniać. Różnego rodzaju sytuacje, w których się znajdziesz, nie będą po to, żeby je gromić. Ale po to, żeby się różnych rzeczy nauczyć. Ponieważ kiedy przychodzisz do Boga i mówisz do Niego tak: kształtuj mnie, zmieniaj na swój obraz, ufam Tobie, to twoje życie zaczyna wchodzić w miejsce, w którym będziesz zmieniany i będą do tego używane różne sytuacje. Zawsze jednak będzie towarzyszył temu pokój wewnętrzny, bo jest napisane, charakter jego kształtujesz w pokoju. Kiedy demoniczna siła cię atakuje, jest odbierany realny pokój w twoim duchu. Kiedy Bóg kształtuje twój charakter, sytuacje są trudne, ale w środku jest pokój, cisza i harmonia. Nie w duszy. W duszy może być wojna. Musisz rozróżnić. Ja będąc w różnych sytuacjach po prostu widzę, że jestem kształtowany. Widzę. W środku mam cały czas pokój. Dlatego tak ważną rzeczą jest, wracam do nauczań z poniedziałku, aby rozwijać relacje z Bogiem i życie modlitewne, ponieważ wtedy będziesz coraz bardziej świadomy swojego ducha. Nie będziesz się mylił. Nie będziesz mylił, tak, różnych niepokojów duszy, rozumiesz, od zaniepokojenia duchowego. Będziesz rozróżniał. Będziesz wiedział, aha, dzisiaj mnie atakuje diabeł, zgromię go. Ale jutro możesz być w sytuacji podobnej. Ale w środku już będziesz wiedział, że to nie atakuje cię, że ten diabeł. Będziesz miał jakieś wewnętrzne przekonanie, że ta sytuacja, mimo że jest trudna, tak, to ona coś w tobie kształtuje. Skąd to wiem? Ano z przypowieści Salomona 27:17. Przypowieści Salomona 27:17. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Oryginał znowu brzmi w ten sposób. Żelazo żelazem się ostrzy, a człowieka charakter urabia bliźni. Znowu słowo charakter. Jak się w ogóle nielubiane przez tłumaczy biblijnych, nie rozumiem dlaczego. Żelazo żelazem się ostrzy, a człowieka charakter urabia bliźni. Jeżeli chcemy zmian naszego charakteru, który został wykształtowany przez świat, przez ciało, przez grzech, wprowadzamy rozważania Bożych cech charakteru, otaczamy je wiarą, decydujemy się na to, aby charakter nasz był zmieniany na charakter Boży, to w naszym życiu zaczną się pojawiać różne sytuacje, różni ludzie. Rozumiecie? Ponieważ to są narzędzia Pańskie. Osobiście nie znam lepszych narzędzi do kształtowania charakteru niż inni ludzie. Nie spotkałem. I kiedy tylko zacząłem przychodzić do Boga lata temu i mówić: Panie, chcę mieć Twój charakter, to zaczęli w moim życiu pojawiać się tacy ludzie, których bym sobie nawet nie wymyślił, będąc pod wpływem jakichkolwiek narkotyków na świecie. Nie wymyśliłbym sobie takich ludzi.
Po moim nawróceniu, kiedy trafiłem do więzienia za stare sprawy, miałem kilka epizodów, że siedziałem w celi sam. Bardzo lubiłem siedzieć sam. Miałem wtedy całe dnie komorę modlitewną, pościłem, miałem fajnie. Naprawdę mi było dobrze. Spisywałem tylko objawienia, czytałem książki, Biblię. Bywało, że nawet nie włączałem telewizora przez cały tydzień. No, ale modliłem się o zmianę charakteru. I pamiętam, otwierają się drzwi, stoi funkcjonariusz. Oni wszyscy wiedzieli, kto ja jestem. Ja już prowadziłem kościół w więzieniu. Funkcjonariusz do mnie mówi: Artur, tutaj daję ci człowieka do celi. Patrzę, człowiek stoi. Taki. Twarz ma taką jak ta mysz z pszczółki Maji. Aleksander. Pamiętacie mysz Aleksandra? Taką miał okrągłą buzię, takie małe oczki. Patrzył tak na mnie, taki był wylękniony, stoi z tym majdżurkiem takim tutaj. Ja tak stoję, patrzę się, no dobra, bo jest w porządku. Mówię, wchodź, daj sobie tego oddziałowego, a dlaczego akurat do mnie? Przecież mam tutaj zgodę od psychologa, że mogę być sam. A on mówi, chodź na chwilę, gdzie na korytarz. Mówię, Artur, to jest specyficzny człowiek. Ja mówię, no ale tutaj siedzi 2000 ludzi na tej białeczce. Jest w ogóle trochę miejsca. Tak, ale w ogóle dyrektor powiedział, żeby on z tobą siedział. Dyrektor. Dyrektor się zgodził, że kościół prowadził, w ogóle oni mnie obserwowali jak komornik szafy. Daj go to. Znaczy wtedy się, ja nie wiem, bo to nazwisko, daj go do Cerońskiego, Cerońskiego. Dobra, rozmawiam z nim, za to siedzisz. Okazuje się, że facet siedzi za jakieś w ogóle malwersacje finansowe bardzo wysokiego rzędu. Okazuje się, że jest jakimś tam hochsztaplerem, o którym mówią w telewizji. Okazuje się, że ma koneksje w ogóle z politykami i tak dalej. W tym akcie oskarżenia pokazuje mi, kogo on tam ma. Ja mówię, ale jazda, taki kostek, wiesz. No i dobra, no to co, no wpatrzę, no jest, położył się na łóżko, rozłożył się wystraszony, wylękniony taki. No mówię mu o Jezusie od razu na dzień dobry, opowiadam mu Ewangelię, mówię mu, jak spotkałem Jezusa, słucha uważnie, słucha wszystko. No i tam w zasadzie, akurat byłem w czasie postu, on tam nic nie miał jeszcze, bo prokurator mu widzę nie dawał, dałem mu tam jedzenie, dałem mu różne rzeczy. Dzień drugi, on tak leży taki, ja tam sobie chodzę, modlę się. Codziennie miałem tak, że jak lękałem sobie przy ścianie, modliłem się tam godzinę czy dwie na przykład. I on po jednym czy dwóch, nie, po dwóch dniach jakoś taki się zaczął robić taki, wiesz, tu pogadał, tu coś tego, ty. I on po paru dniach mówi do mnie tak. Mówi, to ty naprawdę jesteś wierzący. Ja mówię, no jestem. A on mówi do mnie tak. Tak jakby cię ktoś uderzył w jeden policzek, mówi, to co, to byś nadstawił drugi. Rozumiesz, waży 60 kg. Ja jestem blisko 100 kg wagi. Trenowałem karate przez lata. No rozumiesz, o co chodzi. Byłem w legii cudzoziemskiej. Ja normalnie to bym go złapał jedną ręką za gardło, wystawił go za drzwi, rozumiesz, i zostawił. Stoję się, patrzę na niego, mówię, no, nie piję się z ludźmi, nie jestem agresywny. Mówi, to jesteś takim człowiekiem, co toleruje czyjeś w ogóle przekonania, tak? Ja mówię, no masz mieć prawo przekonania. On mówi, bo jestem muzułmaninem. Ja mówię. Nie, no mówię, nie, no ściemnia w ogóle, tego mi głupoty nie gadał. I on mi zaczyna mówić w ogóle realnie, w ogóle jego ojciec w ogóle jakiś Pakistańczyk. Matka Polka, ojciec Pakistańczyk. Ja patrzę, faktycznie mówisz, on cię ma nawet taki w ogóle, wiesz, jest, nie? Jest muzułmaninem. Ty, on zna wszystkie rzeczy, on zna Koran, on zna w ogóle wszystko, on zaczyna mi się tu chodzić i bujać. Wiesz, o co chodzi. Ty, on w drugim tygodniu wycina z kartki papieru taki półksiężyc muzułmański i mnie na ścianie wiesza. Słuchaj, pod koniec drugiego tygodnia on zaczyna się ze mnie śmiać. Zaczyna śmiać się z Jezusa, zaczyna śmiać się w ogóle z moich zachowań. Rozumiesz, o co chodzi?
zaczynam się modlić coraz bardziej, ty, on zaczyna się modlić po arabsku. W powietrzu jest takie natężenie demoniczne, jakbyś czuł zwrót spalonych gazet. Wiesz, o co chodzi? Normalnie mogę go wystawić z tej celi jedną ręką. Mogę mu złamać nogę, cokolwiek zrobić, rozumiecie? Mogę go wystraszyć jednym krzyknięciem. Rozumiesz? W trzecim tygodniu jestem tak zmęczony tym człowiekiem. Modlę się i w ogóle jestem bardzo roztrzęsiony wewnętrznie. Modlę się którąś godzinę w innych językach i słyszę. No przecież rozważałeś moją miłość. A ja w ogóle wiesz. Mówię, Panie Boże, mówię, ale to Artur. Chcesz kochać? Ja mówię, chcę. To go kocham. W ogóle wiesz, to go kocham. Jak ja mówię dzisiaj, że charakter to piętno, to ja naprawdę wiem, co mówię. Ja pamiętam, że wtedy, przez miesiąc czasu siedziałem z człowiekiem w tej celi. We mnie się wybiło pewne piętno. Pewne piętno. Rozumiecie? Ten czas zmienił moje życie. Ja zacząłem uwalniać miłość do człowieka, nad którym absolutnie panowałem na poziomie duchowym, psychicznym i fizycznym. Poddałem się bez bojaźni temu zjawisku. Pozwoliłem, żeby wybiło się na mnie piętno Bożego charakteru. Pozwoliłem. Nie byłem zmuszony do tego. Rozumiesz? Posiadałem wszystkie możliwości, aby się go pozbyć. Ale Bóg do mnie powiedział, ty chcesz mieć mój charakter, Artur. Ja mówię, chcę, Panie. Będziesz czuł do niego to, co czuję do niego ja. Rozumiesz? Mówię ci o bardzo ważnych rzeczach dzisiaj, bo ludziom się może wydawać, że dzieje się w ich życiu coś i od razu są w stanie, proszę ciebie, jechać z diabłem. A ja często mówię ty. Spokojnie. Z diabłem trzeba jechać jak z dziką świnią. Ale ty musisz być pewny, że ty jedziesz z diabłem, a nie walczysz z Bogiem. Ucz się tego. Słuchaj Świętego Ducha. Bóg nie daje nam cierpień, ale to nie było cierpienie. To żadne cierpienie. Ja byłem bardzo swobodny w tym wszystkim. Rozumiecie? To dla mnie nie było żadne cierpienie, bo tam nie było żadnego nacisku na mnie. Ja to mogłem wszystko spacyfikować w jednej chwili. Wszystko. To tak jak na siłownię idziesz i możesz się wrócić w połowie drogi. Nikt ci nie każe tam iść ćwiczyć. Nie możesz powiedzieć, że to cierpienie. Nikt ci nie każe trzymać diety, nie możesz powiedzieć, że to cierpienie. To nie cierpienie. Ale musisz wybrać pójście na siłownię, musisz wybrać trzymanie diety, musisz wybrać to, że nie będziesz jadł pewnych produktów. Dlaczego? Bo istnieje cel wyższy. W tym wypadku twoje zdrowie, twoja dobra kondycja, twoja sylwetka. A w tamtym wypadku wybicie się piętna Bożej miłości na mojej duszy. Łatwo mówić, że się kocha kogoś, kto jest sympatyczny, miły i grzeczny. Ale jak ktoś jest miły, sympatyczny i grzeczny, to gwarantuję ci, że on ciebie nie wyostrzy. Nie wyostrzy cię. Wiesz co ma do siebie ostrzałka? Do noża? Musi być twardsza niż nóż. Jeżeli ostrzałka do noża jest zrobiona z miększego materiału niż stal, z której jest nóż, to ona nie będzie ścierała noża, tylko nóż będzie ścierał ostrzałkę. Jeżeli w twoim życiu są ludzie, których się łatwo kocha, łatwo się z nimi żyje, sympatycznie się przebywa, oni wchodzą w każdą w ogóle interakcję z tobą bez żadnego problemu, rozumiesz? To oni ciebie nie wyostrzą nigdy. Ty ich pewnie tak, ale nie oni ciebie. Ale jeżeli w twoim życiu znajdują się ludzie, tak, którzy są z twardszego materiału niż twoja dusza, to oni cię wyostrzą.
Łatwo kochać przyjaciela. Trudno uwalniać miłość do bydlaka. Ale to miłość do bydlaka jest Tobie potrzebna dziś. Bo zgadnij, gdzie będziesz szedł głosić Ewangelię. W mojej Biblii jest napisane, posyłam was jak owce między wilki. Ja tam nie mam napisane, że posyłam was jak owce między owce. Ja tam mam napisane, posyłam was jak owce między wilki. Będziesz głosić, masz ich głosić bydlakom, synom diabła. Rozumiesz? Do nich jesteś posłany. To oni ukrzyżowali Twojego Pana, to oni go pili i tłukli. I jeżeli chcesz, charakter będzie się w Tobie kształtował. Boże. Ale tylko jak chcesz. Bo masz władzę, żeby tego nie robić. Rozumiesz mnie? Tak jak ja miałem władzę, żeby wystawić tego kostka za mnie. Towarzyszył mi pokój w moim duchu. Ale w mojej duszy był chaos. Pamiętam, jak ja się modliłem pod koniec tego drugiego tygodnia, w ogóle mówi ściana płaczą za mnie. Ja w ogóle mówię, uderzę go tylko raz. Był ze mną miesiąc. Pod koniec miesiąca byłem złamany. Tym razem przebywanie samemu w celi nie zaowocowało wielkimi objawieniami. Tym razem po miesiącu przebywania samemu w celi byłem złamany. Byłem rozkalibrowany. Pamiętam dwa dni przed jego odejściem z tej celi. Siedziałem na łóżku na dole. W ogóle byłem gotowy kochać go do końca mojego wyroku. Nie wiedziałem, czy dostanę wyrok, czy nie, ile, ale byłem gotowy, że z nim w ogóle będę mieszkał w tej celi. Że będę go znosił. Rozumiecie? Ja naprawdę jestem silny psychicznie człowiekiem. Byłem złamany. Zszedł z górnego łóżka, usiadł koło mnie. I mówi do mnie tak. Też chciałbym tak poznać Jezusa, jak Ty poznałeś. Muszę się rozpłakać. On mówi, nie chcę tak żyć, jak żyję. Nie mam takiej wiary jak Ty. Ale dużo mi pokazałeś. Słuchajcie, ja siedzę i płaczę przy nim. Taki pierdolę się przy nim. Mówi do mnie tak. Dokuczałem Cię. Dawałeś mi jeść. Źle się do Ciebie odzywało. Nigdy mnie nie popiłeś. Dziękuję Ci. Rozumiesz? Wypiło się na mnie piętno charakteru Boga. Wiesz, jak ktoś był zawsze bity, potem się nawraca i mówi, dla mnie jest łatwo nastawiać drugi policzek. Nie, Ty zawsze byłeś bity. Ja nie byłem bity. Piętno charakteru Boga na poziomie miłości tamtego dnia się mocno na mnie wybiło. Pozwoliłem na to, bo tego chciałem. Chciałbym, żebyś też tego chciał. Ten świat potrzebuje chrześcijan, którzy są silni, a jednocześnie potrafią, jak sam Jezus, wyrzec się swojego bóstwa i iść na krzyż. Jezus nie był słaby. Był silny i miał władzę. Wyrzekł się bóstwa. Rozumiecie?
charakter Boga był na nim.